Kasę też dziękuję za wsparcie, panie wojewodo, panie dyrektorze, panie nadleśnicze, za dotrzymanie słowa. To też dla nas ważne, dziękuję bardzo. Oglądają Państwo podsumowanie najważniejszych wydarzeń września w powiecie sępoleńskim. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV. Program zaczynamy od pieniędzy na drogi powiatowe od Lasów Państwowych, ale oprócz tego będziemy jeszcze mówić. O nowej karetce i aparacie rentgenowskim dla Szpitala Powiatowego w Więcborku. O dofinansowaniu na remont drogi w Lutowie. O drugim etapie budowy mieszkań chronionych w Kamieniu. Piętro wyżej, będzie to jedno mieszkanie, aczkolwiek złożone z 4 pokoi. Podamy także ostateczne dane dotyczące naboru do powiatowych szkół. Zaczynamy od dofinansowania na drogi ponawałnicowe, tym razem od Lasów Państwowych. Wszystkie środki płynące z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to 80% dofinansowania. Resztę we własnym zakresie powinien znaleźć powiat. Dokładnie połowę wkładu własnego na drogę z Sośna w kierunku Mroczy stanowi 500 tysięcy złotych, które powiatowi przekazało Nadleśnictwo Runowo. W ciągu tych 3 lat od tej klęski żywiołowej, która przeszła tutaj przez szereg województw, ale kujawsko-pomorskie województwo zostało najbardziej tutaj poszkodowane. Lasy Państwowe z Funduszu Leśnego, z budżetu, można powiedzieć, nadleśnictw i dyrekcji regionalnej Lasów Państwowych w Toruniu przeznaczyły na remonty, budowę, odnowę dróg tutaj samorządowych, leśnych, współfinansowanie ponad 30 milionów złotych, więc wiadomo, że na tle polskiego rządu i przedstawiciela tego rządu tutaj w terenie pana wojewody to jest mała cegiełka, ale myślę, że bardzo ważna cegiełka, dzięki której też udaje się wiele przedsięwzięć wykonać. Panie dyrektorze Lasów Państwowych, dziękuję bardzo za wsparcie, za dotrzymanie słowa. Przepraszam, regionalnej dyrekcji, regionalnych dyrektorów. Czy was jest tyle ludzi, taka atmosfera wspaniała, to troszkę mogę być zastosowany, jak pan nadleśniczy mówi, że też jest. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wsparcie, panie wojewodo, panie dyrektorze, panie nadleśniczy, za dotrzymanie słowa. To też dla nas ważne, dziękuję bardzo. Prosimy o więcej jeszcze. Chciałem powiedzieć, że na terenie powiatu i właśnie na terenie nadleśnictwa Runowo wydaliśmy już 3 miliony na poprawę dróg po nawałnicy. W związku z tym staramy się, żeby społeczeństwo było bardzo zadowolone i jak gdyby nie odczuwało za bardzo skutków nawałnicy na drogach naszych leśnych i powiatowych i gminnych. Karetek ma w najbliższych tygodniach do rozdania Ministerstwo Zdrowia. Jedna z nich trafiła także do Szpitala Powiatowego w Więcborku. Symboliczny czek na 400 tysięcy złotych przywiózł do Więcborka wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Pieniądze powinny wystarczyć na nowy ambulans, ale bez wyposażenia. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj właśnie w Krajnie.
z okazji podpisania umowy na wymianę karetki, która do tej pory przez 9 lat służyła szpitalowi w Więcborku. Przez ten czas przejechała ponad 240 tysięcy kilometrów. Najwyższy czas na to, aby w to miejsce trafił nowy ambulans, taki, który spełnia wszystkie wymagania i wszystkie te oczekiwania, które mają wobec niego zespoły ratownictwa medycznego, no bo oczywiście karetka, ten sprzęt jest niezwykle ważny, ale z punktu widzenia systemu najbardziej istotni są ludzie, czyli ratownicy medyczni, lekarze, którzy stanowią obsadę tych zespołów ratownictwa medycznego i którzy codziennie niosą pomoc pacjentom w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Ja w imieniu własnym i całego zespołu, całego personelu chciałam podziękować za to, że możemy dzisiaj się cieszyć tym podpisaniem dokumentu, który gwarantuje nam otrzymanie nowego ambulansu, który będzie tak naprawdę służył przede wszystkim mieszkańcom powiatu sępoleńskiego, jak też osobom, które na terenie jego w danym czasie się znajdą, a będą potrzebowały pomocy. Nie byłoby nas tutaj w tym miejscu, gdyby nie personel, który pracuje w tym szpitalu. I w tym miejscu chciałam powiedzieć, że największe podziękowania kieruję też w stronę personelu, bo oni budują ten szpital, budują ten klimat i też służą nade wszystko pacjentom i to, żeby dobrostan ich zdrowotności no, był utrzymany. Gratuluję. Mamy taki też pamiątkowy czek. To jednak nie koniec prezentów, na które w tym miesiącu mógł liczyć Szpital Powiatowy w Więcborku. 2 tygodnie później minister Schreiber przywiózł do Więcborka prawie 700 tysięcy złotych na nowy aparat rentgenowski, co stanowi około 80% kosztów zakupu. Rzeczywiście było tak, że to pan wojewoda był tutaj takim motorem napędowym, jeżeli można tak to powiedzieć, całej operacji. I w związku z tą naszą współpracą, to jest jeden z jej dowodów, to powiedział, no tutaj trzeba pomóc. No więc odbyliśmy spotkania w Warszawie, przyjechaliśmy tutaj wspólnie i efektem tego była rzeczywiście moja rozmowa z panem premierem i ta zgoda, która jest wywalczone na środki, z czego państwu serdecznie gratuluję, tego jak to jest ważne dla mieszkańców, bo to o to chodzi, że to nie są rzeczy, które mają służyć, nie wiem, jakimś osobom na najwyższych stanowiskach, czy to w powiecie, czy w gminie, czy w województwie, tylko dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Z tego powodu się bardzo cieszę. Wielka radość i mam nadzieję, że w kolejnych latach ta współpraca będzie tak dobra i tak efektywna w dalszym ciągu. Przepraszam. Dobrze. Muszę wcisnąć. Dobrze. Bo nie są racje. Okay. Dobra. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla państwa. Radość z tego rentgenu to mam nadzieję przede wszystkim zmniejszenie kłopotów dla personelu też medycznego, bo te ciągłe awarie, które były, ta ciągła niepewność, czy dziś będzie on w dobrym stanie do użytku, no to na pewno jest duży dyskomfort pracy dla lekarzy i mam nadzieję, że taki kolejny dobry krok tutaj czynimy. Gratulacje pani prezes. Prawie 1 000 000 złotych dofinansowania na drogi po raz kolejny z rąk wojewody otrzymał powiat sępoleński.
Tym razem są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej w okolicach Lutowa. Niezmiernie się cieszymy, ponieważ jest to duża pomoc dla nas, dla naszych mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa. Niektóre odcinki dróg, a mamy ich sporo, 300 km do zrealizowania. Trochę już poprawiliśmy ten standard, tak jak i w gminie Sępólno, czy w Kamieniu, czy w Sośnie, czy w Więcborku. Także każdy grosz, który jest przeznaczony, przekazany, obojętnie od kogo, w tym przypadku od ministerstwa, z rządu, mówiąc tak najogólniej, jest dla nas ważny, ponieważ mamy duże bolączki. Dzisiaj w Kamieniu pan wojewoda powiedział, że tutaj w tej części, powiecie sępoleńskim, dawnej części bydgoskiego, to jest najgorsze miejsce, gdzie te drogi i ta infrastruktura drogowa jest, jaka jest. Dobrze, że to jest zauważalne, że o tym się mówi, że się słyszy nas, samorządowców, bo niejednokrotnie, wielokrotnie, jak się spotykamy na szczeblu, czy u pana wojewody, czy spotkanie z posłami, czy z ministrami, to o tym mówimy. I dobrze, że ten program został wdrożony, że on jest, oby on trwał jak najdłużej, żebyśmy mogli my wszyscy korzystać z tych środków. Tak jak pan burmistrz powiedział, bez tych środków nie dalibyśmy sobie rady na pewno. Dziękuję jeszcze raz w imieniu własnym, pana przewodniczącego rady i mieszkańców powiatu sępolińskiego za tą dzisiejszą promesę. Myślę, że to nie jest ostatnia. Czekamy na następną, tak jak pan burmistrz powiedział. Każdy bank jesteśmy w stanie rozbić z trudnościami, ale damy radę. Dziękuję jeszcze raz w imieniu mieszkańców. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w mieszkaniach chronionych, które już od jakiegoś czasu są czynne, ale u góry piętro wyżej powstają kolejne. Rozumiem, że to jest kontynuacja tego projektu, o którym już kilka miesięcy temu mówiliśmy. Rozpoczęliśmy realizację kolejnego etapu. Rozetapowaliśmy sobie całą tą naszą działalność inwestycyjną. Wiadomo, nie ma takich środków, żeby można było to zrealizować w ciągu jednego zadania, jako jedno zadanie. W związku z tym rozetapowaliśmy na inwestycję dotyczącą windy, budowa windy, mieszkania chronione, w których teraz jesteśmy i kolejny trzeci etap, który już kończymy. Myślę, że do końca października uda nam się zrealizować tą inwestycję, a mianowicie drugie mieszkanie chronione, trzecie właściwie mieszkanie chronione, ale piętro wyżej, będzie to jedno mieszkanie, aczkolwiek złożone z czterech pokoi, każdy pokój będzie z łazienką, do tego będzie kuchnia-jadalnia, w której będą mogły się te osoby, które będą przebywały na terenie tych mieszkań, spotykać, integrować, będą mogły się odbywać spotkania również urodzinowe, imieninowe, święta, imprezy. Taki jest nasz też cel, żeby było to miejsce wspólnych spotkań. Panie dyrektor, to pokazuje, że jest cały czas zapotrzebowanie na tego typu działalność. Dla kogo są przeznaczone te mieszkania, kto w nich przebywa i dlaczego? Jest zapotrzebowanie i będzie zapotrzebowanie na tego typu mieszkania, szczególnie, że my kierujemy te mieszkania do seniorów. 65+, postawiliśmy taką granicę w tych mieszkaniach, w których w tej chwili jesteśmy. Natomiast stwierdziliśmy, że może należałoby ten wiek obniżyć, bo obserwując rynek w tej chwili seniorów, mamy taki ogląd sytuacji, która się dzieje. Stwierdziliśmy jako realizatorzy projektu, że może 60+ da szansę też dla osób, które takiego wsparcia potrzebują, a my ograniczyliśmy do wyższego wieku, więc teraz, kiedy będziemy pisali projekt, czy będziemy przyjmowali na mieszkaniach chronionych już piętro wyżej, te, które w tej chwili tworzymy, to będzie granica wieku 60+. Są to mieszkania dla osób, które przede wszystkim samotnie gospodarują w gospodarstwie domowym, którym grozi poprzez tą samotność wykluczenie społeczne, które zamieszkują powiat sępoleński, i które potrzebują takiego wsparcia nie tylko fizycznego, żeby ich motorykę rozbudzić, ale przede wszystkim tego wsparcia psychicznego, takiego dodania siły, energii, żeby jeszcze chciało im się, żeby jeszcze chciały, żeby czuły, że warto jeszcze żyć, warto uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach. My im te
tutaj oferujemy, bo może jest to taka recepta na spędzenie kolejnych lat życia, ale w środowisku. Więc my robimy wręcz coś odwrotnego do tego, co się dzieje w Domu Pomocy Społecznej, tak? W Domu Pomocy opiekujemy się, wspieramy, zabezpieczamy wszystkie potrzeby bytowe, pielęgnacyjne, również medyczne, a tutaj robimy wszystko, żeby ta osoba uzyskała tą samodzielność i żeby mogła wrócić do środowiska. I na koniec jeszcze kilka słów o rekrutacji uczniów do szkół powiatowych, której ostatnio poświęciliśmy sporo czasu. Koniec września to czas, w którym te dane są już ostateczne, bo muszą trafić do Ministerstwa Edukacji, gdzie naliczana jest przyszłoroczna subwencja. W porównaniu z rokiem ubiegłym daje nam wynik lepszy o ponad 230 osób. W tej chwili jesteśmy na bieżąco w kontakcie z sekretarzami szkół, którzy wprowadzają te dane do systemu informacji oświatowej. System informacji oświatowej w tym roku po raz pierwszy działa troszeczkę inaczej. Wcześniej pracowaliśmy na aplikacjach, które były zainstalowane na komputerach w szkołach. W tym roku wszystko wpisujemy, właściwie sekretarze szkoły wszystko wpisują bezpośrednio online na aplikacji, która jest przygotowana przez ministerstwo. Wstępne wyniki, myślę, będziemy mieli takiej szacowanej subwencji około poniedziałku. Natomiast dane właściwe z tego, co dowiedziałem się na wczorajszym szkoleniu i co wynika z rozporządzenia OSIO, minister przekaże nam około 15 grudnia i wtedy będziemy mieli czas na ewentualne weryfikacje i poprawki. Szkoda, że kamień nam ucieka, bo to tak trzeba powiedzieć. Kamień nam ucieka do Chojnic. Z tego, co tam wiem, 3 autobusy pełne rano wyjeżdżają i tak dalej. Szkoda. Myślę, że nawet jak rozmawiałem ostatnio z jednym z mieszkańców, że na temat oświaty, wypływu, padało pytanie, jak to wygląda u nas, bo w innych rejonach jest to różnie, że przepełnione szkoły, że do 19 tam w niektórych rejonach i tak dalej. No u nas takiego problemu nie ma. Chyba 14 i coś tam, tak, kończą się zajęcia, 15.05, tak. No ale to okej, okay, no 15, no my też kiedyś chodziliśmy do 16, do 17 i kończyliśmy i tak dalej, ale to nie o to chodzi. To padło stwierdzenie, no ale tak, no ale do was, od was uciekają, ponieważ te wyniki matur są u was słabe. A ja mówię, słucham? Jakie słabe? To jest pan w błędzie i proszę nie przekazywać takich informacji dalej, ponieważ wyniki matur zawsze jest podsumowanie. Ostatnio o tej porze przekazujemy informacje, proszę się zainteresować. Wyniki matur są bardzo dobre. To ja mam złą informację. Ja mówię, skąd ma pan tą informację? No tak gadają. No to niech pan się u źródła spyta, nie? I proszę pytać samych dyrektorów bezpośrednio, nawet radnych, czy nie, jeżeli są jakieś wątpliwości. My już tyle gadamy i przekazujemy tę informację. W tym roku to naprawdę była kampania zrobiona, powiem szczerze, i tutaj chciałbym też podziękować dyrektorom za to, że i uczniom, którzy się przyczynili do tego, bo kampania naprawdę szła bardzo dobra. Mamy ten serwis informacyjny comiesięczny, przeznaczony był typowo na oświatę. Tu był pomysł uczniów i tutaj obecnego na sali pana Macieja Burak, żeby w takiej, a innej formie przekazać tą naszą szkołę, jedną czy drugą, i żeby młodzież się zaangażować. Myślę, że młodzież zrobiła naprawdę dużą robotę, ta, która chodzi do tych szkół, pokazała, powiedzmy, jak to wygląda i tak dalej. Pewnie, że zawsze ktoś może powiedzieć, mogło być inaczej, ale naprawdę powiem w ten sposób, że zrobiliśmy wszystko. Głównie dyrektorzy szkół i grono pedagogiczne, że mamy taki efekt, jaki mamy, bo naprawdę mogło być to różnie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie, jeśli chodzi o nabór, moim pracownikom edukacji, mediom również, bo media robiły co tylko można było, jeśli chodzi o propagowanie naszych tutaj szkół i dyrektorom, i nauczycielom, i pracownikom. Dziękuję bardzo. I tym razem to wszystko, co przygotowaliśmy w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń września w powiecie sępoleńskim. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach na antenie Telewizji Regionalnej Kraina TV.